Cześć, tu Maciek z firmy Mavkar z tej strony, a przed Państwem kolejny Fiat 500. Dzisiaj już jednego nagrywałem, to jest drugi. U góry tam w filmie Wam wrzucę link do tego białego, bo wiadomo, jak przy tych autach dużo osób zwraca uwagę na kolor. Jest to też 2007 rok i jest też to silnik 1.2 benzynowy, ale tutaj mamy niższy przebieg, 116 tysięcy oraz ciekawsze wyposażenie, bo tutaj w tym aucie jest pakiet chrom, alufelgi 16, taka końcówka wydechu, która też była w tym pakiecie chrom, taka płaska, fajnie pasująca. No i tutaj też widać, że lusterka są w srebrnym kolorze, ale takim chromowym. Auto przede wszystkim jest bardzo dobrze wyposażone, bo tutaj mamy koła 16, mamy też dach panoramy, oczywiście światła do jazdy dziennej. Chyba to by było na tyle. Środek jest troszeczkę inny niż w tamtym, którego pokazywałem. Tutaj można powiedzieć, że ogólnie jest taki bardziej elegancki, bo tutaj mam taki biały środek przeszywany nicią z taką tutaj jakby gumową obwolutą. Tutaj też mamy fotel podnoszony do góry, więc na pewno każdy znajdzie wygodną pozycję za kierownicą. Auto tutaj w Polsce przeszło kilka wymian. Przede wszystkim mamy z przodu nowe klacki z torczami oraz została wymieniona łapa od silnika, bo już tamta była po od nowości zużyta. Auto bardzo ładnie się prezentuje, nie jest zabite, wygląda naprawdę przyjemnie i myślę, że wpada w oko. Osoby, które szukają tego Fiata, na pewno zerkają na to, żeby został, wyglądał wizualnie bardzo fajnie. Fajnie też ta listwa chromowa tutaj gra w tym aucie. Pokażę Wam jeszcze te tarcze. Mówię, że to jest totalna nóweczka. Czy coś jeszcze mogę Wam dodać? Jakieś tam drobne serwisy do auta są, ale najważniejsze są przeprowadzone tutaj. Oczywiście klima jest sprawna, ale o tym dopowiem wewnątrz pojazdu. Nagrajmy wnętrze tego pojazdu. Zacznę sobie od lewej strony. Spójrzcie, tutaj boczek ładnie utrzymany, tak samo jak fotel. Od kierowcy, zerowe zużycie, tak samo i tutaj fotele są bardzo ładne, tak samo fajny akcent, chromowane rameczki od klamek, ładnie się to prezentuje, mamy kierownicę skórzaną, fajnie wygląda, nie jest zużyta, no wiadomo, jakieś małe zagniecenia, coś takiego, ale coś to się tutaj znajdzie. Mamy oczywiście przyciski od radia, możemy sobie podgłośnić, wyciszyć, tutaj przyciski od źródła, od telefonu. No i dalej oczywiście licznik, który mi się bardzo podoba, bo mamy wpisany w licznik obrotomierz. Wygląda to fajnie w retro stylu i tak samo też jest na pomarańczowo podświetlone, czyli tak jak w autach staromodnych. Cóż tam, przebieg, jak widzicie, 119 tysięcy, nie ma żadnych błędów, więc tutaj nie ma z tym żadnego najmniejszego problemu. Mamy radio z MP3, tutaj wspomaganie City. Wiadomo, wtedy kierownica chodzi jednym paluszkiem. No i oczywiście bardzo rzadko rzecz spotykana w autach mini, w autach klasy bardzo miejskiej, czyli klimatyzacja automatyczna, tutaj jest 100% sprawna, więc następny kupujący będzie miał fajną sprawę do jazdy po mieście, w zatłoczonym mieście. No i dalej przechodzimy niżej, mieszek, przyciski od szyb, tutaj mamy wejście na USB z Windowsa, możemy sobie podłączyć własną muzyczkę. No i jeszcze fajna sprawa, pompowany fotel, więc każdy znajdzie jakąś fajną pozycję dla siebie. No i tutaj, że auto jest czarne, no to też ta atrapa blachy jest czarna. No i kolejna bardzo fajna sprawa, mamy dach panorama, naprawdę bardzo rzadko spotykana rzecz przy autach klasy miejskiej. Tutaj się ładnie zamyka, żeby nam nie grzało się. No i w sumie wszystko to tyle na razie chyba z wnętrza, nie wiem, czy o czymś nie powiedziałem. Raczej to wszystko. I jeżeli interesuje Was ten samochodzik, wbijajcie na mavkarautomoto.pl lub też na Instagrama mavkarauta. Pamiętajcie, że u mnie każde auto może być z gwarancją do roku czasu. Każdy pojazd jest opłacony wraz z fakturą VAT marża, więc kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów. Oraz jeżeli nie ma jak sobie do niego do domu dostarczyć, w rozsądnych pieniądzach mogę go dowieźć. Możecie też zasubskrybować kanał, jeżeli jakieś interesują Was inne samochody, bo no wiadomo, będą się pojawiały coraz częściej u mnie nowe auta. Lub też zostawić pytanie pod filmem. Pozdrawiam!